Drugie Lubelskie Forum Turystyki to inicjatywa przede wszystkim ludzi, którzy chcą, żeby turystyka w Lubelskiem rozwijała się. To forum ma odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby zwiększyć liczbę turystów odwiedzających Lubelskie, w jaki sposób dotrzeć do potencjalnego turysty i co mu zaoferować, żeby on w tym impulsie wybierania destynacji turystycznych wybrał Lubelskie. Czuję się już jakby częścią tej lubelskiej turystyki, przez to, że od 2 lat trwa mój zachwyt na temat Lubelszczyzny, na temat Lublina i tego wszystkiego, co tu się dzieje. My jako Polska Organizacja Turystyczna bardzo się cieszymy z tego typu inicjatyw, gdyż mamy możliwość spotkania się tutaj z branżą turystyczną, z przedstawicielami samorządów, tak naprawdę z osobami decyzyjnymi i opiniotwórczymi, jeżeli chodzi o polską turystykę. To, co jest istotne, to czym się różnimy na tle innych regionów Polski, to to, że jesteśmy całoroczni. Jesteśmy na pewno konkurencyjni w stosunku do innych regionów Polski, a po prostu potrzeba nam być może większej promocji, ale to jest czas na to, żebyśmy mogli ze sobą porozmawiać i przygotować wspólną, kompleksową ofertę na najbliższy sezon. To bardzo ważne, że po okresie pandemii można się spotkać, wymienić poglądy z branżą turystyczną. Bardzo cieszy to, że województwo lubelskie stawia właśnie na promocję turystyki, promocję Lubelszczyzny. Ta inicjatywa jest bardzo cenna z punktu widzenia również nas jako Ministerstwa Sportu i Turystyki, dlatego że mamy okazję porozmawiać o bieżących wydarzeniach w zakresie turystyki, ale także o kwestiach dotyczących projektowanych przepisów prawa. Powinniśmy pamiętać o tym, że warto rozmawiać z klientem, że warto poznawać jego świat, warto zadawać mu ciekawe pytania i szukać w odpowiedziach elementów, które można poprawić. I co moglibyśmy zrobić, żeby dostarczyć im rozwiązania, które wywołają efekt wow? Dzisiaj dzielę się swoim doświadczeniem praktycznym, opowiadam o tym, czego doświadczyłem, gdzie popełniłem błędy, jakie wyciągnąłem wnioski i dzielę się swoją wiedzą z osobami zainteresowanymi organizowaniem wyjazdów rowerowych. Dzisiejsze warsztaty są bardzo profesjonalne. Mnóstwo wiadomości, jakimi powinniśmy się podzielić przed organizacją, żeby on wyglądał profesjonalnie, dobrze, bezpiecznie, dopasować dla tych wszystkich grup, czy to będą klienci indywidualni, czy rodzinni, czy zawodowcy. Zajmuję się komunikacją w mediach społecznościowych i właśnie o tym dzisiaj będę prowadzić warsztaty. O tym, jak wykorzystać potencjał mediów społecznościowych do tego, żeby dotrzeć do jeszcze większej grupy odbiorców. Szkolenie dzisiejsze na pewno podniosło już moją wiedzę na temat social mediów i na temat tworzenia postów. Mam nadzieję rozwinąć jeszcze bardziej swoje możliwości i oczywiście nabyć jakieś inspiracje. Jestem bardzo zadowolona, że tutaj przyjechałam. Świetne wydarzenie. Przede wszystkim bardzo potrzebne tutaj u nas na Lubelszczyźnie. Polecam i czekamy już na takie forum za rok.